bliżej rodziny. Zapraszają Jolanta Wendland i Monika Ławrynowicz. Dzień dobry. Witam panie, witam państwa w kolejnym cyklu audycji Bliżej Rodziny. Rozmawiają Monika Ławrynowicz i Jolanta Wendland, a naszymi gośćmi dzisiaj są pani Agnieszka Pietlicka. Dzień dobry. Certyfikowana trenerka porozumienia bez przemocy. Pani Agnieszka prowadzi warsztaty, wykłady z porozumienia bez przemocy oraz systemu wewnętrznej rodziny. Wydaje książki z tej tematyki. Jest też współtwórczynią wraz z panią Katarzyną Dworaczyk Fundacji Miejsce Ludzi w Poznaniu. Oraz witamy panią Agnieszkę Pawłowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka jest trenerem uważności, psychologiem i coachem. Prowadzi wykłady, warsztaty i spotkania. Współpracuje z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów psychologii pozytywnej. Pisze także artykuły do prasy branżowej, głównie z zakresu mindfulness. Autorka serii książeczek Kraina Uważności, adresowanych do najmłodszych czytelników. Prywatnie mama czwórki dzieci. A tematem dzisiejszego spotkania jest porozumienie bez przemocy oraz uważność. Wokół tych zagadnień będziemy dzisiaj tutaj kręcić się, rozmawiać. Zaczniemy od tego, czym jest ta przemoc w konwersacji. Czy my jej doświadczamy? Jak ze sobą rozmawiać, żeby się dogadać? Jak budować nasze relacje, żeby informować o naszych potrzebach, ale też jednocześnie nie krzywdzić drugiej osoby? I co zrobić, żeby ten nasz język był jasny, komunikatywny, zrozumiały dla drugiej osoby? Bo wiadomo, że no, w tych naszych relacjach podstawą powinna być empatia, powinna być szczerość. Więc jak to zrobić? Jak zaspokoić te potrzeby wszystkich zainteresowanych? Dzisiaj zatem rozmawiamy o tym modelu komunikacji, porozumienie bez przemocy. Ta komunikacja, ten model nazywany jest również modelem komunikacji empatycznej, albo też językiem żyrafy, lub też językiem serca. Zacznijmy zatem od tego, czym jest ta przemoc, jaką doświadczamy w języku, w naszych relacjach. Sięgnę daleko, sięgnę do Gandhiego, bo to od niego, albo nim inspirował się Marshall Rosenberg, tak się nazywa twórca porozumienia bez przemocy. To też takie lata są, bo to jest jednak 50 lat temu mniej więcej. I Gandhi mówił o przemocy, po angielsku violence, i mówił też o bezprzemocy, czyli non-violence. I o ile słowo to przemoc, czyli violence, to istniało od lat, no to to słowo takie non-violence, czyli bezprzemoc, było w pewnym sensie stworzone. My też po polsku wiemy, że coś jest bez przemocy, ale jako rzeczownik bezprzemoc to jest rzadsze. I tak samo w angielsku violence tak, ale non-violence to taki było nowo stworzone. I Gandhi mówił, że przemoc i odpowiednio też bezprzemoc, ona się dzieje na trzech poziomach, albo jak wolicie to w trzech obszarach. I mamy to w obszarze działania. Mamy w obszarze słowa i mamy w obszarze myśli. I nawet jak tak spontanicznie można by jako pierwsze pomyśleć, że najwięcej przemocy jest na poziomie działania, no to tak nie jest. Na poziomie działania tej przemocy jest właśnie najmniej. I chodzi o to, że w większości nas, w większości, nie będziemy tutaj rzeczywistości na różową kolorować, ale w większości nas włącza się jakiś hamulec. Albo zanim skorzystamy z przemocy fizycznej, albo jak już zaczniemy nawet działać gdzieś w przemocy, to jednak się włącza jakiś hamulec, tak? Czyli wiele jest osób, które mogą miewać taką marzenie, ochotę, żeby wystawić dzieci na balkon, nie? Albo do lodówki, to tam zależy, co się dzieje. I no nie przekreślając albo nie udawając, że nie ma ogromu przemocy wobec dzieci, no to jednak większość z nas ich na, na ten balkon ostatecznie nie wystawia. Także to tam jest tej przemocy jednak najmniej. I ci, którzy skandują śmierć niewiernym i nawet gdyby mieli nóż w ręku, to no większość nie dźgnie, mając tego niewiernego przed sobą. Nie, i ostatecznie wielu, którzy dźgną, ale większość jednak nie dźgnie. I teraz w języku przemocy jest już więcej. No bo tam jest mniej hamulców. Nie? Więc powiemy, no to się wyprowadź. Oj, nie kocha cię mamusia, nie kocha. Jak nie zjesz, to przyjdzie pan i cię zabierze, wsadzi do walizki. Mówimy też, kurwa, jutro się zwalniam.
różne rzeczy mówimy. A wracaj do mamusi. No, tam już jest tych hamulców dużo, dużo mniej na poziomie słowa. Jednak jeszcze jakieś się pojawiają. I szczególnie będą się pojawiały wtedy, jeżeli jesteśmy w obecności kogoś, kto ma więcej władzy od nas, albo od kogo dla nas coś zależy, lub jeśli tak zakładamy. Mhm. I czasami też to, ja słyszałam, że to Gandhi mówił, ale Gandhiemu to pewnie wiele rzeczy można wcisnąć w usta, że trochę chodzi o to, żebyśmy jako cel, żebyśmy mówili do tych, którzy władzy mają mniej, w taki sposób, jakbyśmy mówili do tych, którzy władzy mają więcej, a jeszcze w obecności trzecich. Mhm. I wtedy pewne rzeczy z paszczy by nam w ogóle, się okazuje, nie wyszły. No, takie rozpowszechnione zdanie typu do dzieci, jak się mówi. Wyobraźmy sobie, że powiemy to do dyrektora szkoły naszego dziecka, nie? Mhm. W obecności wychowawcy tego dziecka. Może być to wyjątkowa, początek wyjątkowej relacji z dyrektorem szkoły, tak? Tak to nazwijmy. No i mimo, więc właśnie tamte hamulce jeszcze są, a w myślach hamulców nie ma już żadnych. I dlatego Gandhi twierdził, że tak długo będziemy mieć przemoc na świecie, jak będziemy mieć przemoc w strukturach myślowych. I ponieważ no, gdzieś tu jest trochę o porozumieniu bez przemocy, to porozumienie bez przemocy, a konkretnie Marshalla Rosenberga, to ono się sytuuje na poziomie słowa. Mhm. Czyli ono jest między tym działaniem i między myśleniem. I jednocześnie, może no nie jest jasne, ale chcę dodać, że jeżeli zostawimy to na poziomie słowa, a w myślach będziemy mieć, że jakbym cię dorwała w ciemnym zaułku, to byś dopiero zobaczył, no to wyjdzie to trochę słodko pierdząco. Mhm. I też w wielu przypadkach, jeżeli zajmują się ludzie porozumieniem bez przemocy, a trochę więcej niż przez 2 godziny, to zdecydowanie ma przełożenie na działania. Także porozumienie jest na poziomie słowa z dużym i jasnym i ważnym połączeniem z myślą i działaniem. I to nadal nie odpowiada, co to za przemoc jest, więc może jakoś króciutko, albo to bardzo szerokie. Gdybyśmy sobie tak wyobrazili wszyscy, że mamy nieuświadomiony, wbudowany barometr. Ja to nazywam barometr pomiaru chęci do współpracy. Taki, wiecie, taki bardzo, bardzo czuły, bardzo szybko działający, bardzo sprawnie działający, to my powiemy, że ta przemoc jest wtedy, jeżeli ktoś coś mówi tak, że ten wewnętrzny barometr pomiaru chęci do współpracy, on robi bleh. Ale w nas czy w drugim? W nas, ale z reguły w obu. W obu. Właśnie, czyli często będzie tak, że jak ja coś powiem i ten barometr drugiej osobie zrobi bleh, to być może też w ogóle mówiłam w taki sposób, że już ja szłam do tej rozmowy z nastawieniem bleh. Więc to idzie w obie strony. Także to pojęcie tej, ja bym powiedziała raczej komunikacji może mało konstruktywnej, niż że z przemocą będzie dosyć szerokie i też trochę inne niż gdzieś na ulicy, bo sama inwektywa nie jest nośnikiem przemocy. Jak rozmawiają czasami panowie, panie, z dużym użyciem tych słów, to ja nie wiem, czy ich wzajemne barometry, wiecie, robią, opadają w dół. Raczej to jak gdyby nie... A mam takie pytanie, bo właśnie tak. Powiedzmy werbalnie, tak? No każdy sobie zdaje sprawę, że jeżeli powiem komuś, zabiję cię albo nienawidzę cię, to że to jest jakby werbalna przemoc. Ale teraz takie przykłady, o których pani już wspomniała, czyli jakiś taki szantaż, troszeczkę, no nie wiem, nie kochasz mamusi, tak? Jaka w tym przemoc, można się zapytać? My tego, znaczy często jest tak, że w ogóle nie traktujemy tego jako przemoc. Dlaczego takie te bardziej zniuansowane, że tak powiem, wypowiedzi też możemy zakwalifikować, że one są przemocowe? Nie taka agresja wprost, prawda, werbalna, że po prostu kogoś, nie wiem, wyzywamy, powiem mu, że jest głupkiem i do niczego się nie nadaje. Tylko, bo rozumiem, że także te bardziej takie właśnie komunikaty zniuansowane też często bywają no, takie przemocowe tak naprawdę. Na przykład to, że zagrozimy karą, tak? Jeżeli nie zrobisz czegoś, szczególnie w relacji do dzieci. Jeżeli nie zrobisz tego i tego, to nie masz telefonu na przykład, tak? Albo też takie straszenie dzieci, to też mi się wydaje chyba jest przywarą. Też to nie chcę generalizować, ale ja to po prostu słyszałam często od osób starszych, dziadków, babci, cioć. Straszenie dzieci.
jak nie właśnie to, co pani mówiła, jak tam, nie wiem, czegoś nie zrobisz, nie pójdziesz, ktoś cię zabierze, cygan cię zabierze, złodziej przyjdzie. Stara to baba. Jest straszne, to jest jednak straszne. Mnie też tak straszono w dzieciństwie. To po prostu naprawdę budzi lęk, nie? Budzi lęk. Na pewno zaburza poczucie bezpieczeństwa tego dziecka, bo z jednej strony słyszy, mamusia cię nie kocha, albo nie zachowuj się tak, bo... nie będziemy tak miło rozmawiać. Mm-hmm. Albo właśnie wszystkie kwestie w stylu, że ktokolwiek przychodzi, zabiera, to tak niewiarygodnie narusza poczucie bezpieczeństwa, stabilności tego dziecka. Aż tak sobie myślę, że chyba nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo świadomie byśmy takiej krzywdy dziecku nie zrobili. A to się łączy z tym, co powiemy z Porozumień Bez Przemocy, że ludzie, którzy mówią tak czy inaczej, to oni bardzo, bardzo często oni nie mają złych intencji. Dokładnie. Żeby nie powiedzieć, że mają je nie najgorsze, albo może nawet i dobre. I powiemy raczej, że będą mówili w ten sposób z braku świadomości, a nie ze złych intencji. Natomiast wracając, dlaczego właśnie tak to też można by określić jako przemocowe, ja bym pewnie po prostu powiedziała, że nie służy. Nie służy ani załatwieniu sprawy, ani relacji. I też, no pani powiedziała, zabijecie. No nie wiem, potrafię sobie wyobrazić to, że gonię i mówię, odgryzę piętę, zabiję, ukatrupię i jest w tym masa zabawy. No oczywiście, nie? Prawda? Więc ja nie będę patrzeć na samo słowo jakoś tak, tylko i co ono robi w moim wewnętrznym barometrze, czyli w mojej wewnętrznej chęci czy gotowości do zostania w konstruktywnym dialogu i co to robi w drugiej osobie, jeżeli ona to jestem skonfrontowana. Mówisz tutaj o czymś bardzo, bardzo ważnym, bo rzeczywiście, jeżeli jesteśmy tylko na poziomie słów, to jest absolutnie płaskie. I jako dorośli ludzie często mamy świadomość, że jakich słów należy używać. Czyli ja chcę coś przekazać, więc wiem, to mi wolno, nawet w dorosłym towarzystwie to wolno, to nie wolno, to jest poprawne, to niepoprawne. Po czym okazuje się, że przekazałam wszystko bardzo poprawnie, użyłam świetnych argumentów i powstała jakaś wielka awantura i wszyscy odebrali, że ich obraziłam. Przecież użyłam bardzo dobrych słów. Natomiast w środku byłam tak absolutnie negatywnie nastawiona do całej tej koncepcji, tej rozmowy, do tego, że ja wiem, co ci ludzie myślą i ja muszę ich przekonać. To i tak wyszło. I tak naprawdę my się porozumiewamy na tylu poziomach. Słowa są tylko jednym z nich, ale nasza mowa ciała, intonacja wszystko głosu, to widać. My wydzielamy niemalże energetycznie to wszystko, co w nas w środku jest. Czyli to, co najpierw potrzebujemy, to zatrzymać się i zobaczyć, co we mnie gra i o co ja potrzebuję zadbać, zanim otworzę paszczę, jak to ja, jak ten, tak. Natomiast jak ja powiem, zanim otworzymy paszczę. Więc też jesteśmy w tej samej linii, że tutaj dużo jest o intencji, o nastawieniu. No i dodatkowo, jakby porozumienie, rzeczywiście ono się przygląda słowom. Tak? Czyli mamy ten aspekt taki techniczny i mamy ten aspekt światopoglądowy, więc światopoglądowym będzie o intencji. I tam jest bardzo dużo rzeczy w tym światopoglądzie. Ja kilka mogę wymienić, a jeden z takich bardzo prostych, co w zasadzie nawet nie wiem, czy można to jako światopogląd włożyć, czy jedno z takich haseł może porozumienia, to Rosenberg mówił, do you want to be happy or do you want to be right? Czyli czy chcesz być szczęśliwy, czy chcesz być, czy chcesz mieć rację? I mi się bardzo podoba to tłumaczenie na język polski. Ono nie jest dosłowne, ale no, ja jestem nim zachwycona. Ona brzmi, chcesz mieć rację czy relację. I tam jest taka jasność, że obie rzeczy jednocześnie nie są możliwe. Więc albo chcesz mieć rację, albo chcesz mieć relację. Więc albo idziesz przez życie, chcąc mieć rację, albo relację. I, czyli to jest w tym światopoglądzie. I to tam jest. A my dodatkowo, jak rzeczywiście przyglądamy się niektórym słowom, bo nie zawsze, bo tak nie będzie, ale one przerażająco często mogą ten barometr pomiaru chęci do współpracy obniżyć, czy mieć taki wpływ, który będzie inny niż te nasze intencje. Jak tam pójdziemy dalej, to ja chętnie kilka takich ciekawych kilka ciekawych wymienię. Wydaje mi się, że no właśnie ludzie mówią tak z przyzwyczajenia, z braku świadomości, a nie bo chcą sobie relacje zniszczyć albo bo chcą komuś ała zrobić. Mamy mnóstwo schematów, automatyzmów, jakichś takich wdrukowanych przekonań. O tym wszystkim też mówi nauka uważności, tak? Czyli zatrzymaj się i zobacz, jaka jest jakość twoich myśli, co one ci mówią, jak one na ciebie wpływają,
czy tak naprawdę są twoje, czy tak niesiesz je przez to swoje życie, w ogóle nieuświadomione. A one mają wpływ na to, jak funkcjonujesz, jak działasz. No właśnie, być uważnym w tych relacjach, zwłaszcza no nie tylko na zewnątrz, z ludźmi, z którymi tam współpracujemy, czy spotykamy się, ale przede wszystkim w tym świecie rodzinnym, bo właśnie ja tak sobie zdałam już dawno temu sprawę, że jak bardzo trzeba być uważnym, delikatnym, żeby nie wywołać w naszych dzieciach poczucia zawstydzenia, poczucia bólu, poczucia jakiegoś obowiązku, żeby tak nie cisnąć bardzo jakoś opresyjnie. A po prostu to się robi też czasami bezwiednie, automatycznie, w nerwach, złości, w zmęczeniu. Jakie to jest ważne, żeby właśnie mieć tę świadomość, że to, co mówimy, takie reakcje w tym dziecku właśnie wywołuje i że jest to no niestety kategoria już przemocy tej werbalnej. Ale wiecie panie, co jest punktem wyjścia do tego wszystkiego? Uważność na siebie. Bo jeżeli ja przez cały dzień dbam o to, żeby być jakaś w pracy, spełnić oczekiwania innych, wywiązać się ze wszystkich zobowiązań i zadań do wykonania i wracam do domu i tam znów, a teraz muszę być jeszcze uważna na dzieci, żeby ich nie skrzywdzić, żeby im czegoś nie powiedzieć, to tak naprawdę to pięknie, sobie no nie barometr, pięknie, to tak. Mój barometr wewnętrzny. On jest na zero. Już naprawdę tam nie ma z czego czerpać. Więc to, czego najbardziej wtedy potrzebujemy, to najpierw zadbać o siebie, czyli zauważyć, co się we mnie dzieje, czego ja potrzebuję, o jakie aspekty potrzebuję zadbać, żeby siebie zaopiekować. Jeżeli to zrobię, to ta uważność na drugiego człowieka jest przyjdzie łatwiej. Łatwo, ona jest bardziej naturalna, ona jest taka oczywista, bo dałam to sobie i nie jestem na takim głodzie. Ja znowu daję innym, niech ktoś w końcu da mnie, bo to w którymś momencie powoduje tylko wysyp frustrację. No tak, oczywiście. Tak, niezgody na to wszystko. No wtedy już ciężko jest zachować i świadomość, życzliwość. No mam pytanie, jak to zrobić, nie? Bo wiele z naszych słuchaczek i też my łączymy rolę właśnie pracujemy zawodowo i jesteśmy mamami, żonami, gospodyniami domowymi zazwyczaj i rzeczywiście jest tych zadań bardzo dużo. W jaki sposób, skomunikować z sobą, to wyobrażam sobie, w jaki sposób można, tak? Bo to mi się zdarza, ale jak zadbać o swoje potrzeby, kiedy mamy właśnie dzieci, może nie na pierwszym miejscu, ale ich potrzeby trzeba zaspokoić, jeżeli one są małe szczególnie, tak? Jeżeli mamy pewne zadania związane z pracą i jeszcze mamy męża czy partnera, który też oczekuje, może nawet nieraz powiedzieć, od nas pewnego zaangażowania w relacje, co też jest dobre tak naprawdę, prawda? Jak zadbać o siebie? Czy to jest jaki jest sposób na to, żeby poustawiać te klocki dobrze? Czy to się w ogóle patent, da? Tak. Jak już znajdę taki schemat idealny, to na pewno będę miliarderką. Wszystkim to przekażę, wszyscy będziemy szczęśliwi, a ja będę pławić. Bo szczególnie mi się wydaje, że kobiety po prostu mamy taką łatwość, może to jest jakieś uogólnienie, ale takiego wkręcenia się w takie koło zadaniowości. Takiego, że tu do pracy zadanie, tu potem dzieci zadanie, tutaj zrobić to, odrobić lekcję, sprzątać. Tak, i najciekawsze jest to, że my nie widzimy wyjścia z tego. Znaczy, mam poczucie, że nikt nas nie zastąpi, że jesteśmy jedyne i że jak już powiedzieliśmy A, no to trzeba powiedzieć B i C i aż do Z. I tak naprawdę bierzemy kolejne rzeczy, bo trudno odmówić, bo ktoś potrzebuje pomocy, bo ktoś tak ładnie prosił i tak dalej. I tak wkładamy na siebie kolejne rzeczy i później mamy poczucie bycia w pułapce. To, co jest w ogóle punktem wyjścia, to w ogóle zatrzymać i zobaczyć, co się dzieje, jak ja się mam z tym wszystkim. Czy to dla mnie jest cały czas w porządku? Czy to jest tak, że ja biorę na siebie, ale też coś oddaję komuś? Czy ja dbam o wszystkich innych? A czy wśród tych wszystkich innych jestem też ja? Chociażby równorzędna. Już nie mówię, że właściwie najlepiej byłoby, żebym była najważniejsza, ale chociażby w miarę równorzędna. Nawet tak zwykle nie jest. To ja mam taki mały patent. Mały, to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, ale ja mam właśnie, już po prostu ćwiczę to i praktykuję od jakiegoś czasu, że kiedy już po prostu wiem, że naprawdę nie dam rady dłużej i albo wyskoczę przez okno, albo rozpętam burzę domową, to po prostu mówię jedno zdanie, moja rodzina już zna to zdanie. Ja mówię po prostu tak, dochodzę do granicy, dochodzę. Za chwilę ją przekroczę. Jeżeli w tym momencie, czy tam za jakiś moment, nie zrozumiecie, żeby zrobić to, czy tamto, poziom hałasu będzie mniejszy, tu nie będzie jakiegoś bałaganu, to po prostu ostrzegam. Ja mówię ostrzeżenie. Mówię raz to ostrzeżenie. Albo zadziała, albo nie zadziała. No i potem w zależności od tego, czy działa, czy nie, dzieje się, nie? Dzieje się. No i zazwyczaj to działa jednak, bo tam już jakby no lepiej, żeby nie doszło do tej granicy. No tak mi się wydaje, że jak w każdym domu. Lepiej, żeby nikt z dorosłych nie dochodził do tego.
no jakoś to tam powiedzmy, że no jest to wdrożone, zaakceptowane, przyjęte i tyle. No. No i wymaga to po pierwsze całkiem niezłej świadomości, żeby wiedzieć. Ciało wszystko powie. Ciało wszystko powie. Trzeba tylko posłuchać. No i właśnie, czyli ciało nieustannie wysyła nam listy i większość z nas tych listów nie otwiera. Więc to ono nas ciągle informuje, ale jeśli to są telegramy, których nikt nie przeczyta, to ono sobie może wysyłać. Podoba mi się ta metafora. Więc, bardzo do mnie przemawia. Tak. Więc jedna rzecz to wymaga to ogromnej świadomości, a druga wymaga jednak odwagi. I jakbym miała przyjrzeć albo podzielić się takim sednem, zupełnym sednem porozumienia bez przemocy, to mamy, że, ale ja też tak wierzę, że jest to jedno z założeń, wszyscy ludzie mają takie same potrzeby i ale, to wsadźcie, co tam wam bardziej pasuje, i ale różne ulubione strategie do ich spełnienia. I żeby te strategie, które potocznie nazywa się też po prostu sposobami, nie? Czyli w jaki sposób zadbać, konkretnie jak, żeby je dobrać, no to znowu przydałaby się świadomość tych potrzeb. I to, co Agnieszko, ty mówiłaś, no to jedną z ważnych potrzeb jest dbałość. Ale możemy wymienić kilkanaście na szybko innych. Nie? No, mamy poszanowanie, odpoczynek, uznanie, docenienie, mamy godność, wszystkie mamy bliskość. Potrzebne. Wszystkiego potrzebujemy. No i z reguły, albo to, co mi się podoba, to jest tak, że do większości tych potrzeb, to po angielsku to można przed każdą tę potrzebę dodać po prostu self. Nie, czyli mamy akceptację, no to dodamy self, to mamy self-acceptance, nie, czyli akceptacja siebie. Ale no i my oczywiście po prostu to samo. Nie możemy powiedzieć poszanowanie, super. Jak wyglądasz z poszanowaniem siebie? Życzliwość. Jaki masz poziom życzliwości? Do siebie. Tak mamy i potem tak dalej, mamy i damy uznanie. Okej, okay. A uznajesz siebie? Docenienie. Kiedy ostatnio doceniłeś człowieku siebie? I tak dalej. Gdybyśmy, no przecież to chyba i Salomon z pustego, wydaje mi się, nie naleje. Wszystkie linie lotnicze mówią to samo. Maska tlenowa najpierw sobie. I teraz jakbyśmy wrócili do tej dbałości, no to mamy dbałość o innych, ale mamy też dbałość no, o siebie. I teraz to w radio to nie widać, to trudno jakoś tak opisać, ale chodzi o to, że mamy ja tak ramię wyciągam, żeby pokazać, okej, to jest równowaga między dbałością o siebie, a dbałością o innych. No i absolutna większość z nas kompletnie nie jest w równowadze. Tak? I to jest tylko kwestia kąta nachylenia. Czy ta dbałość o siebie jest w ogóle w jakimś tam minusowym poziomie, a dbałość o innych strasznie wystrzelona? Czy to jest chociażby jakiś tam kąt, no nie znam się na kątach, tak, ale 45-17, jaki jest ten kąt przesunięcia? No i jeśli my mamy ogromny poziom dbałości o innych bez dbałości o siebie, to coś nie jest w równowadze. No ale tak samo odwrotnie, tak? Czyli jeżeli będziemy tylko dbać o siebie, a inni niech tam se radzą, to też nie ma równowagi. Też nie ma równowagi. Nie? No i potem jakby spojrzeć, co sprawia do tego, że większość z nas dziewczyn twierdzicie, że to u kobiet jest szerzej. Może to jest więcej u kobiet. Może to się pojawia częściej u kobiet, ale mężczyźni też nie są w równowadze. Dbałości o siebie i o innych. No tam masa rzeczy na to wpływa. Agnieszka, powiedziałaś chyba, że wszystko na mojej głowie, prawda? Coś takiego. No i porozumienia bez przemocy, akurat to jest taki głębszy kawałek porozumienia bez przemocy, który jest też głęboką warstwą językową, to jest jakie przekonania nosimy w głowie. No i tych przekonań, które kompletnie nie służą, jest jakaś dzika masa. I tu powiedziałaś, wszystko na mojej głowie, no ale one są też inne, podobne. Ja zrobię to lepiej. Ja to zrobię lepiej lub najlepiej. Nikt nie zrobi tak dobrze. Nie poradzą sobie beze mnie. Nikt nie zrobi tak dobrze jak ja, prawda? I potem te inne ręce nie są dostatecznie dobre. Dobrze, ale jak tego mam za dużo, to mi dochodzi... Moje się nie liczy. Tak jest, oczywiście. I mamy kolejne. Moje się nie liczy, ja się nie liczę. Jestem nieważna dla nikogo. Tak jest. Więc to... Czyli mamy też takie to kolejne słowo klucz, szacunek i dbałość do siebie, bo to też się właśnie łączy z tą uważnością i też właśnie z tym językiem bez przemocy, bo jeżeli, tak jak panie powiedziały, my dbamy o siebie, mamy ten szacunek do siebie, to będziemy też szanować innych, będziemy też do nich zwracać się z odpowiednim szacunkiem. I nawet nie będziemy zastanawiać się nad tym, czy to jest jakby z szacunkiem, czy nie, bo to będziemy miały już jakby we krwi. Zastanawiam też się, czy tego szacunku
czy to człowiek może nauczyć się, czy po prostu albo ma się szacunek wpojony do innych, do siebie, albo się nie ma. Nie wiem właśnie, zastanawiam się nad tym. Mhm. Kiedy zauważę, że jestem istotą ludzką, wartościową, którą kocham i o którą chcę się troszczyć, to to całe spektrum, ono się powoli pojawia. Bo jeżeli kogoś kocham, jest dla mnie ważny, to go szanuję, to go cenię, to o niego dbam. Mhm. Czyli jeżeli siebie podniosę w tym poczuciu, to sądzę, że te pozostałe rzeczy oczywiste. Bardziej naturalnie się pojawią. Mhm. Ale co jest bardzo smutne, to to, że jeżeli przez wiele lat, a najczęściej większość swojego życia, ja jako sama dla siebie nie byłam istotą ważną, dostrzeganą. Kiedy moje ciało wysyłało mi te telegramy, a ja je upychałam i w ogóle ich nie słuchałam, to tak naprawdę bardzo często jest niestety tak, że odcinamy się od tych sygnałów. Czyli teraz my na przykład powiemy Państwu, że słuchajcie sygnału swojego ciała, ono Wam wszystko powie, tylko jak? Jeżeli ja przez 30, 40, 50 lat nie słuchałam swojego ciała, bo ono mi przeszkadzało, bo jeżeli na przykład brałam na siebie kolejne rzeczy, robiłam coś na przekór jakby tego, co naprawdę powinnam zrobić, czy wbrew swoim wartościom, czy wbrew swoim potrzebom, to ciało mi różne rzeczy wysyłało. Nie? Ściskało się, skręcało, jakoś kłuło, grzało, chłodziło, przeróżne rzeczy. Wrzody wyrzucało. Aha, to już w ogóle to jest kolejny poziom. I ja udawałam, że tego nie słyszę, bo przecież muszę się wziąć w garść i to zrobić. Więc odcięłam sobie przepływ informacyjny między mną a moim ciałem. I to, od czego potrzebujemy zacząć, to sobie wzbudzić na nowo te połączenia, czyli zatrzymać się i słuchać. Kiedy do mnie na kursy uważności trafiają dorośli przecież ludzie, to bardzo często zajmuje im tygodnie, zanim oni na nowo zaczną słyszeć swoje ciało. To jest niesamowite, naprawdę. Tak. I to jest naprawdę intensywna praca, to się da zrobić, natomiast warto mieć świadomość, że jeżeli przez tyle lat nie słuchaliśmy siebie, to nie nadrobimy tego na jednych warsztatach. Mm-hmm. Więc jakby to, co my obie z Agnieszką robimy, myślę, że jest cudownym punktem wyjścia do tego, co każdy z nas potrzebuje sobie przerobić sam i na co poświęcić czas, energię, ale też z taką życzliwością, otwartością na to, że okej, to jest proces. Ja w procesie trochę to traciłam i w procesie to odzyskuję. Mm-hmm. Więc też to również się trochę wiąże chyba z szacunkiem do siebie. Gubiłam. Jeszcze bardziej chyba dla mnie z łagodnością. O, tak. Z życzliwością i łagodnością niż z szacunkiem. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Okej, to teraz chciałam Panie zapytać, jakby wrócić trochę do początku tej rozmowy, o to, na czym dokładnie polega ten model komunikacji bez przemocy. Tak jakoś, czy można to w skrócie jakoś tak powiedzieć? Można. Czym on się wyróżnia? Można. I jak go stosować przede wszystkim też? No to może nawet najpierw jednak na czym polega. To tak jak już z początku naszej rozmowy, tam są dwa takie same, równowartościowe elementy. Jeden to jest światopogląd i jakbym miała to wyrysować, to bym gdzieś pewnie na dole wyrysowała jakaś taka baza, podstawy. Fundament. Fundament, mm-hmm. tak zwał. I potem jest zespół technik. I jeżeli ktoś szuka tylko technik bardziej konstruktywnej, konstruktywniejszej komunikacji, to ja polecam coś innego niż porozumienie, bo znajdzie gdzie indziej prostsze, a podobne. Ponieważ te techniki porozumienia bez przemocy, ich moc i siła jest jednak w połączeniu z tym światopoglądem. Z intencją po prostu. Jedno tak? i drugie, tak jest. No i można, tak. Mhm. Tam jest trochę więcej nawet niż intencja, tam jest bardzo dużo przekonań na temat życia człowieka. Jedno drobiazg, to wymieniłam, to chcesz mieć relację czy relacje. Mhm. Obie rzeczy jednocześnie nie są możliwe. Drugą rzecz, też wspomniałam właśnie, że wszyscy ludzie mają takie same potrzeby, ale mają inne ulubione strategie do ich spełnienia. No i kilka innych rzeczy. Teraz bez żadnego w sumie treningu formalnego, naprawdę zupełnie zero. Gdyby nam się tak przed słowem, to trochę trudno, ale wyobraźmy sobie, że piszemy SMS-a, WhatsApp, maila, cokolwiek. Mm-hmm. Zanim naciśniemy send, byśmy tylko wzięli wdech i koniecznie wydech. I byśmy się zastanowili, to wysyłając to ja chcę mieć rację czy relację. Absolutnie z załatwieniem sprawy.
to nie chodzi o to, żeby być sobie i być, nie w tej relacji. To też jest tak fajnie, jak są takie osoby i takie momenty, oczywiście, ale wielokrotnie chcemy coś załatwić, nie? My chcemy być tutaj w jakiejś fajnej relacji przez chwilę, no i jednak chcecie mieć gotową audycję. My chcemy dojechać do domu potem. Chcemy mieć pomalowane ściany, chcemy mieć mleko kupione i tak dalej. Czyli jest tam jakaś sprawa do załatwienia, ale ta sprawa do załatwienia, ona może być albo w racji, albo w relacji. To gdybyśmy tak przed tym naciśnięciem na to sen, wzięli wdech, wydech, zastanowili się, czy ja chcę mieć rację, czy relację, to według mnie czy czwarte SMS-u by nie wyszła. No, czyli bez żadnego formalnego treningu, bo albo przynajmniej one wyszły, one by zostałaby zmieniona ich treść, zanim my je wyślemy. Bo jak chcemy mieć rację czy relację, to się, i chcemy mieć tą relację, to jak się, że to słowo jest niepotrzebne, to się do niczego nie przyczyni. Po co to dodaje? Tak, a to warto, to zmieni, załatwi tę sprawę, nie załatwi. Więc to jest jak gdyby kompletnie bez aspektu technicznego. No i rzeczywiście ten aspekt techniczny jest. Ja są cztery obszary rozwoju i czy ja to umiem powiedzieć w 3 minuty? Pewnie umiem. To wdech, wydech. Więc porozumienie bez przemocy pracuje za pomocą tak zwanych rozróżnień kluczowych. I możemy sobie takie rozróżnienie kluczowe wyobrazić jak rozdroże. Nie? Czyli albo idziemy tędy, albo idziemy tędy. I ważne jest, że jak idziemy tędy, to nie mamy pewności, dokąd toczymy. To nie jest tak, że jedną ścieżką to jest, wiecie, zbawienie, objawienie, oświecenie, nie wiem co jeszcze, a drugą ścieżką to jest, nie wiadomo jak, katastrofa. Czyli my nie mamy pewności, dokąd dojdziemy, idąc tą ścieżką lub drugą ścieżką. Ale to jest wybór, jaką ścieżką idziemy. Tak? I jak ja wolę iść taką ścieżką, uważną, życzliwą i być może też nie dojdę, nie wiadomo gdzie, ale ja wybieram taką ścieżkę. I rozumiem, z pomocą ma masę takich rozróżnień i to jest połączone z tym, że ludzie zawsze mają wybór. Nie zawsze. Bez względu na to, co się dzieje, wybór mamy zawsze. Więc stoję w wielu miejscach i zastanawiam się, to idę tędy, czy idę tędy. I są takie 4 rozróżnienia podstawowe, takie 4 etapy. Jedno to jest rozróżnienie między obserwacją a tak zwanym filmem, czyli kręceniem, nakręcaniem się. Czyli albo mogę się trzymać tego, co jest, albo mogę sobie dorobić do tego film. Nie? Niektórzy dorabiają tasiemce brazylijskie od rana do nocy. Potem będziemy mieć takie rozróżnienie między czuciem uczuć, czyli kontaktem z nimi, świadomością uczuć. Tak jak mówiłaś, że niektórzy nie czują ciała, niektórzy też nie czują uczuć. Oczywiście. Oczywiście. Więc albo będziemy je mieć je świadomość i czuć, albo będziemy je wypierać, lub będziemy też w nich pływać, nie? I wiecznie w tych uczuciach, to też nie o to chodzi. Potem jest trzecie takie rozróżnienie, to jest między potrzebami a strategiami, to też wspomnieliśmy, czyli te potrzeby to jest coś takiego dużego co. Tak, co, na czym mi zależy w życiu? Takie co? Niedbałość, poszanowanie, wiecie, godność, bliskość, współpraca, takich z ważniejszych w rodzinie byłaby też jasność, nie? Poszanowanie, wzajemne uwzględnienie. Po prostu masa jest tych potrzeb, ale też nie ma ich więcej w ogóle wszystkich niż 60. I ostatnie rozróżnienie to jest między prośbą a żądaniem. To są te podstawowe, a jest ich trochę więcej. Nie? Czyli będziemy patrzeć, czy wolimy iść przez życie raczej prosząc o rzeczy, czy raczej żądając. Żądanie budzi agresję. Tak jak Nie wiem, czy ono zawsze budzi agresję, ale powiedzmy, że ono... czy ono opór, nie... czy opór, może tak. Ono coś robi. Ale na krótką metę może być bardziej... Ja mam 2 cytaty i w ten sposób... A to nie ma wątpliwości. A to nie ma wątpliwości. Prawda? Oczywiście. Tak jak kara. Kara, jeśli spełnia dwa kryteria... Kara, jeśli spełnia dwa kryteria, jest bardzo skuteczna. Tak, kara musi być dotkliwa i nieunikniona. Jeśli spełnia te dwa kryteria, jest bardzo skuteczna. Tak, z kodeksu karnego. Tak, natomiast koszty uboczne kary są tak gigantyczne, że gdyby ludzie mieli świadomość, jakie koszty uboczne ma kara, to pewnie by z tego zrezygnowali. A to żądanie i prośba, to tym zakończę, gdyby to moje odpowiedź na pani pytanie. To mam 2 cytaty, które lubię, z porozumieniem z przemocy, więc jedno jest od autora, Marshalla Rosenberga. Ono jest o rodzinie. Ja uważam, że się doskonale nadaje do korporacji. A drugie jest z korporacji, od innej osoby, od Miki Kasztan. I uważam, że się cudownie nadaje do rodziny. Więc podzielę się jednym i drugim. Rosenberg mówił tak, że nie możesz zmusić swoich dzieci do zrobienia czegokolwiek. Jedyne, co możesz zrobić, to sprawić, że będą żałowały, że czegoś nie zrobiły.
a potem to one sprawią, że będziesz żałował, że sprawiłeś, że żałowały, że czegoś nie zrobiły. To prawda. To jest jedno. I to jest to o rodzinie, według mnie też do pracy, a drugie, Miki Kasztan mówi tak, o korporacji i przełóżmy jeden do jeden do rodziny. Mówi, sprawiaj tak rzadko. Zauważcie, że tam nie ma nigdy. I ona mówi, sprawiaj tak rzadko, jak to jest tylko możliwe, żeby ludzie robili coś dla ciebie tylko dlatego, że to ty masz władzę. Zapłacisz za to bardzo drogą walutą, albo jakością relacji, albo ich wewnętrzną motywacją. To tyle. Czy na tym polega ten model, jeśli pani nie chcecie, na rozwoju tych czterech obszarów. Obserwacja, film, świadomość uczuć, a wypieranie ich lub pławienie się w nich, potrzeby, strategie i później rozróżnienie między prośbą a żądaniem. A to czy możemy teraz coś taki przykład właśnie z takiego języka rodziny? Nie. Bo to jest tutaj ważne dla naszych słuchaczy, dla nas też. Jak właśnie przekładać ten język na takie domowe sytuacje? No na pracowe też, wiadomo, no to trzeba nauczyć się. Jaka jest ta metoda, żeby ci nasi słuchacze zrozumieli? Nie powiem, ponieważ nie powiem. Ja nie wierzę, że... Ponieważ to nie jest Excel. Ja wiem, tylko chodzi mi o to, ja też czytałam książkę Marshalla Rosenberga, też poczytałam sobie na innych źródłach i po prostu wiem, że no, są takie schematy, jakich no, wszyscy pewnie używamy. Ty zawsze, ty nigdy, ty musisz, ty powinieneś, zrób to, bo jak nie, no mówimy ja może, tak, używamy. Ja mogę wymienić kilka tych schematów, ale ja nie chcę dać... Co w zamian właśnie, co w zamian? Tak, no. Jak dla mnie tutaj rozwiązaniem jest właśnie aspekt, którym ja się bardziej zajmuję, czyli uważność. Jeżeli ja zaczynam słuchać siebie coraz bardziej, to wyłapuję różne napięcia, które się we mnie pojawiają. Jeżeli pojawi się, jeżeli chcę wyskoczyć... No bo chyba tak to mogę nazwać, wyskoczyć ze zdaniem, bo ty zawsze zachowujesz się w ten sposób, to nim to zrobię, na pewno coś poczuję w ciele. Nie wiem, ściśnie mnie w żołądku, zacisnę zęby, pięści, może plecy mi się napną. Jeżeli mam już kontakt ze swoim ciałem, już taki w miarę wypracowany, to zauważę, aha, zaraz, co tu się stało? Dlaczego ja się tak spięłam? Aha, pojawiła się we mnie emocja, taka i taka, mogę się zatrzymać i właśnie zobaczyć, jest to taka i taka emocja, czemu ona przyszła? Ciąg dalszy, ponieważ miałam pewne myśli na ten temat. Pomyślałam sobie, że nie wiem, moje dziecko mnie nie szanuje, jestem dla niego nieważna. Jeżeli ja pozwolę, żeby to tak dalej płynęło, to za chwilę w ogóle będę tylko sprzątaczką, nieważną. To cała historia, o której... Nakręcisz w brazylijski ten film. Tak, tego tasiemca nakręcę. To jest w ogóle coś niesamowitego, ponieważ my się jako ludzie bardzo mocno sklejamy z naszymi myślami. To jest taki rodzaj fuzji. Czyli jest myśl, to ona jest mną. Ja jestem nią, znaczy jesteśmy jednością. Bardzo poważnie traktujemy nasze myśli i wartością ogromną jest to, żeby zauważyć, że to jest myśl, to jest jakiś impuls. Czasem to myśl jest, nie wiem, dziecko się do mnie uśmiechnie i poda, nie wiem, talerz po jedzeniu i moja myśl będzie, jejku, jak to moje dziecko mnie kocha i szanuje. Chwilę później zobaczę, że zostały na stole sztućce i pomyślę, w ogóle nie ma do mnie szacunku i jestem tylko sprzątaczką. To jest, to może być w ogóle w ciągu dwóch minut, minuty, 15 sekund. Jedna myśl i druga myśl. I każda z nich jest tylko myślą. I tak naprawdę to ode mnie zależy, czy ja za nią idę, czy ja za nią podążam, czy ja w ogóle obejrzę sobie, czy ona mi coś niesie, czy jest jakimś nawykowym znów schematem, czy jest powtarzaniem jakichś moich przekonań, jakichś obaw, może lęków, wiele tam może być pod spodem. Natomiast zauważenie tego spowoduje, że ja sobie mogę podjąć decyzję, okej, czy ja w ogóle idę w tą stronę, czyli znów... Nie jesteśmy w wyborze, prawda? Jesteśmy znowu w wyborze. Tak. Wybór to jest to, co nam daje zatrzymanie i dostrzeżenie. Oczywiście, jak ja o tym opowiadam, to trwa tak bardzo długo, natomiast to się dzieje szybciutko. Czyli jeżeli my zatrzymujemy się regularnie, zauważamy, co się z nami dzieje w ogóle w codzienności, nie czekajmy do tej sytuacji, kiedy jest już ogromne napięcie i coś nam chce wyskoczyć z ust, tylko dbajmy o siebie na co dzień. Czyli nawet w tej chwili państwo słuchacie radia, można się zatrzymać i zobaczyć, okej, gdzie jestem? Z czym jestem? Jak się ma moje ciało? Jak oddycham? Czy może pojawiają się we mnie jakieś emocje w związku z tym, co słyszę, albo z tym, co działo się przed chwilą, czy za chwilę wydarzy? Jakie myśli mi towarzyszą? I zobaczmy, że
mamy wybór. W każdym z tych aspektów mamy wybór. I jeszcze jakbyśmy wzięli w te chwytach i zastanowili się, to chce mieć rację czy relację, to już w ogóle się pięknie uzupełnia i wypuścimy coś innego z paszczy. A mam takie, chciałabym zatrzymać się przy tym przykładzie tych sztućców, bo to jest taki przykład, z którym no, ja się spotykam, ja mam piątkę dzieci co chwilę, tak, że no moje dzieci powiedzmy nie robią tego, czego oczekuję od nich, że będą robić, na przykład sprzątać po sobie i tak dalej. A mogę zatrzymać? Czego ja od nich oczekuję, pewnie, tak? Znaczy w ogóle bym zatrzymała, zanim pójdziemy dalej, przy samym słowie oczekiwanie. I to może tak trochę też pokażę, że mi jest trudno iść do języka albo do rad, jak mówić, co mówić, bo tam jest tak strasznie dużo czasami do posprzątania właśnie w naszym tej bazie światopoglądowej. Dlatego niektóre warsztaty mnie nazywają się remont. To jest rozwój emocjonalno-mentalny, odkryj nowe tory. Tak to Ajka Duda wymyśliła, bardzo mam dużą wdzięczność. Nie, to jest remont. Znaczy, akronim to chyba poprawnie będzie, tak? Ten skrót tego remontu. I tam powiedziała o oczekiwaniach. Ja bym powiedziała, że oczekiwania są jednym z większych nośników frustracji. Przemocy. Tak, przemocy i frustracji i cierpienia. A mamy też takie bardzo fajne rozróżnienie w porozumieniu przemocy. Fajne w sensie i mnie ono kiedyś życie uratowało. Teraz ostatnio też. I ono się nazywa, też znowu od jakiegoś tam Gandhiego czy tego podobnych, bo im to zawsze wszystko można wcisnąć w usta. A ja mówię, że ból w życiu jest nieunikniony, a cierpienie jest fakultatywne. Wiecie, ból w sensie, że no, zdarzają się rzeczy, tak? Ludzie umierają wcześniej niż byśmy chcieli, pokochają kogoś, kogo byśmy nie chcieli, żeby pokochali, nie zdają matur, niż zostawiają szczućce i tak dalej, ale to, jest ból, ale czy my zrobimy z tego cierpienie dodatkowo? Tak, to jest inna bajka, ale wrócę do tego oczekiwania, bo tam też jest po prostu rozróżnienie, tego złapałam. Że ja bym chciała, żeby nie było w naszym życiu oczekiwań. One są naprawdę, ja wiem, że do tego nie puścić, ale one są naprawdę strasznie wkurwienne. No jest po prostu, tam jest taki nośnik przemocy w samym oczekiwaniu. Zobaczcie, że tam jest czekam, nie? Czekam, o, ma się coś zdarzyć. No dobrze, ja rozumiem. To chciałabym skończyć. Przepraszam. Do tego, i mamy tak wpisane od stuleci, że ludzie na świecie są po to, żeby spełniać oczekiwania. My jesteśmy na świecie też po to, żeby spełnić oczekiwania. Więc to jest takie jedno z silnych rzeczy, też porozumień bez przemocy. Ludzie nie są na świecie po to, żeby spełniać oczekiwania. Okej, okay, ale mamy rodzinę, powiedzmy, tak? Tak. Rozumiem, co pani powiedziała. I jeszcze bym chciała skończyć ten kawałek, bo nie mamy alternatywy. Nie mamy alternatywy, czyli jeżeli powiemy, że w takim razie łączmy oczekiwania z życiu, to też jest jakiś taki stan, w którym ja w końcu nie jestem, nie? Żeby tak zupełnie, ja nie umiem, może wy umiecie. Wyłączyć oczekiwania. Znaczy w sensie nie mieć nic w zamian, taki kompletny stan, więc powiem, okej, okay, jeżeli ludzie, przynajmniej ja bym nie chciała, żeby byli na świecie po to, żeby spełniać oczekiwania i ja też nie jestem na świecie po to, żeby spełniać oczekiwania, to co w zamian? Ja bym powiedziała, że szczególnie w rodzinie jestem absolutnie przechętnie na świecie po to, żeby przyczyniać się do tego, żeby spełniali marzenia albo osiągali cele. I ja bym chciała, żeby ci, którzy twierdzą, że mnie kochają, też mieli ochotę przyczyniać się albo do realizacji marzeń, albo do osiągania celów. Więc jeżeli mamy te sztućce, to ja bym powiedziała, że gdzieś tam celem jest coś takiego, żeby ten dom się trzymał, nie? No właśnie. Że większość z nas ma absolutnie dosyć po dziurki w nosie, żeby nie powiedzieć, mieszkać w hotelu mama, w hotelu tata, w hotelu mąż, w hotelu żona. Więc ja bym powiedziała, że celem tego jest, żebyśmy my to wspólnie trzymali, no bo jak nie, to się zalęgną karaluchy. I w energii jest coś innego, niż ja mam oczekiwania. I teraz skończyłam. Pewnie tak, właśnie sobie analizuję, czy to miałam na myśli. Chodzi mi o to, że potrzebna jest współpraca, żeby dom wszystkich właściwie członków, wydaje mi się, nawet jeżeli dzieci są małe, to jest fajnie, jeżeli wzajemnie sobie pomagamy, czy jakby razem pchamy ten wózek. Tak jest. A nie jest tak, że właśnie mama obsługuje wszystkich, czy mama i tata i tak dalej. Nie? I zostają te sztućce, które są takim przykładem, myślę, super. Wdzięcznym, tak? I teraz co? Tak, pierwsze, zatrzymujemy film pod tytułem Nie odniósł sztućców, więc mam je w nosie i jestem w tym domu sprzątaczką. To jest mój film, na przykład, który mi się włączył nawet przed przyjściem na tą audycję dzisiaj, tak? Bo poprosiłam o coś moje dzieci i właśnie powiedziały mi, nie zrobimy tego. Czyli zatrzymać ten film, to jest pierwsza rzecz, tak?
Ja bym pierwszy krok. Pierwszy, kto, to ja bym powiedziała, że go zauważyć. Mm-hmm. To jest ten jeszcze film, że już się nakręcamy. Tak. I ja temu powiedzieć stop, tak? Żeby... Ja bym nie powiedziała temu powiedzieć stop. Bo powiedzeniem stop jest ryzyko wyparcia, że nie wolno sobie tak mówić. I trochę agresji do siebie. Ja bym powiedziała zatrzymać, ale nie żeby zatrzymać, tylko żeby zauważyć. Zaobserwować czyli, z zewnątrz, jakby tak trochę, tak? Właśnie z ryzyka, że jak powiemy stop tak strasznie ostro, to on będzie tak jak taka piłka, którą trzymamy pod wodą, że nie wolno, więc pierwszym krokiem powiedziała za w ogóle zauważyć, że ja film kręcę i potem się mu przyjrzeć. Ja bym powiedziała tak, nie wiem, jak tam macie uważności. Nie no, zdecydowanie tak. Zdecydowanie, tak. Bo to wszystko, o czym, jeżeli coś zatrzymujemy tylko dlatego, żeby nie skrzywdzić kogoś, nie zrobić czegoś, co będzie niepoprawne, ale mamy poczucie, że to jest absolutnie już poza naszymi granicami, to jest to agresja w stosunku do nas. Nie jesteśmy może agresywni na zewnątrz, nie wypuszczamy z tych naszych ust, tych wszystkich słów, których byśmy później żałowali, ale my sami siebie krzywdzimy i później mamy te wrzody i te wszystkie inne cudowne rzeczy, które nam się pojawiają. A jeżeli nawet nie fizycznie, to psychicznie czujemy się coraz bardziej zmęczeni, wypaleni, nie mamy energii i później pytamy dlaczego. Bo być może my robimy siłowe stop, a uważność wcale nas nie zachęca do siłowego stopu, tylko do tego właśnie, żeby zobaczyć, obejrzeć, jakby mówić, zaopiekować i zobaczyć, co będzie mnie wspierało, nie krzywdząc też drugiego człowieka, bo to jest w ogóle dla mnie zawsze podstawa, żeby nie krzywdziło mnie i nie krzywdziło drugiej osoby. I myślę, że to jest dużo tej intencji i o tym właśnie, z czym się wychodzi. I może słów używam różnych, nie są one według jakiejś konkretnej techniki, metody, natomiast one wtedy wychodzą z serca, z brzucha, z tego, co... Takiego miejsca. Tak. I jakoś się układają mniej agresywnie. Czyli bardziej życzliwie. Czyli to byłby ten pierwszy element, nie? W ogóle zdać sobie sprawę, że w ogóle, że kręcę i potem się przyjrzeć. Dobra, to byłby pierwszy krok. A drugi krok teraz co? Drugi, w porozumieniu bez przemocy. Według schematu, tylko widzicie, schemat schematem, a taniec tańcem. Więc drugim, czyli powiedzmy, że przyjrzałam się takiemu filmowi, to drugim krokiem może być zastanowienie się, okej, no to jakie mam uczucie, jakie mam emocje. To też jest bliskie, prawda? Uważności. No i bardzo często ludzie powiedzą, że złość lub inne wymienią z rodziny złości. A to też wynika z niskiej świadomości naszej emocjonalnej, bo przecież tych uczuć jest trochę więcej niż złości i pod złością jest parę innych rzeczy. Oj, złość tak lubi przykrywać. Ona lubi przykrywać, tak. Nie? No tylko my powiemy w porozumieniu, że ona jest wtórna. To trochę myli, bo ona jest pierwsza w tym sensie, pierwotna, bo się pojawia jako pierwsza, ale ona jest wtórna w tym sensie, że pod spodem jest zawsze coś bazuje innego. Na czymś innym. Tak, no i można się zapytać, to w przypadku tej sztućcy, co tam jeszcze jest? Jako uczucie? No, brak, nie wiem, to, że nie jestem brana pod uwagę, na przykład tak jak mówiłyście. Uczucia, nie myśli. Nie bo myśli. To, że nie jestem brana pod uwagę, będzie myślą. A uczucia? Albo stan? Ja przypuszczam zmęczenie. Może być? Też choroba, bo jak człowiek czuje się źle, no to też jakby... Czyli zmęczenie. Tak naprawdę zmęczenie fizyczno, a może być też znużenie, które ja bym powiedziała raczej nie fizycznym zmęczeniem, tylko pytanie, z który raz leżą tam te sztuczce, prawda? No tak, tak. Wiadomo, że leżą 50 raz. Właśnie, albo 150, nie? Więc może być znużenie, czy jakieś takie zmęczenie emocjonalne, może być fizyczne, może być żal, nie? Może być smutek, może być... Rozczarowanie? Rozczarowanie też jest przecudownym uczuciem. Czyli tym uczuciom niektórym się przyjrzymy. I to też dłużej trwa w tej chwili w czasie naszej rozmowy niż faktycznie. Nie, akurat rozczarowanie to ja bardzo lubię się przyglądać z porozumieniem bez przemocy, bo rozczarowanie jest piękne. Zobaczcie, jeżeli jest rozczarowanie, to gdzieś ktoś najpierw rzucił czar. Nie, czyli posypał pyłem. A teraz jest 12. Nie tak miało być, prawda? Nie tak miało być, jak w bajce, nie? Mój ulubiony. Tak, a są sztućce. Więc to taki mój, może rodzinno, wiecie, co raczej relacyjny przykład taki ulubiony, to jest, że przedstawił się wprawdzie jako informatyk.
ale my z niego zrobiłyśmy księcia. Tak? Ale no kto posypał pyłem, tak? Czarem. I teraz nagle się wybiła 12. Czyma wybiła 12. Okazuje się, że informatyk stoi po 7 miesiącach, nie? Albo tak po 14 miesiącach to różnie bywa, nie? A my jesteśmy rozczarowane. Ale kto posypał pyłem? Więc no tam w tym przypadku tej sztućcy też był jakiś czar, nie? Więc akurat w przypadku rozczarowania tam się można pobawić, poprzyglądać. Czy to jest drugi krok. Trzeci krok to skorzystamy z takiego założenia, które brzmi, że każdy zarzut jest tragicznym wyrazem niespełnionej potrzeby. No i te zarzuty to są te myśli. I to pytanie, jak one tam brzmiały, jak one mogą brzmieć. To już nawet abstrahuję od pani, nie? Ale jak one mogą brzmieć w przypadku zostawionych sztućcy? Tam sztućców. Nikt się ze mną nie liczy. Cudownie. I zobacz, jak mamy nikt się ze mną nie liczy, to bierzemy to, jako każdy zarzut jest tragicznym wyrazem niespełnionej potrzeby. I mówimy, aha, jeżeli mówimy sobie, nikt się ze mną nie liczy, to już w samym słowie jest podpowiedź. To znaczy, że moja potrzeba jest jaka? Ano, liczyć się. Ze mną. Też. A to potem dochodzi druga rzecz właśnie, bo my chcemy, że inni się z nami liczyli, tak? Nas uwzględniali, no i wchodzi to samo. Okej, a uwzględniasz siebie? Jaka jeszcze tam może być myśl w przypadku tej sztućcy? Ja powiem też tę myśl. Jestem tutaj służącą. Cudownie. Wszyscy odpoczywają od cudownie, dwóch godzin. Ale cudownie. Leżą, spacerują, a ja co? Pani Joanna, dziś nie usiadłam. No to cudownie. To są moje myśli. To, ale to cudownie. To przyjrzymy się im i już mamy nawet dzisiaj nie odpoczęłam, to znowu powiemy, że każdy zarzut jest tragicznym wyrazem niespełnionej potrzeby tak. I akurat w tym wypadku już w słowie mamy. Ja nawet dzisiaj nie odpoczęłam. Czyli chcę odpocząć. Potrzebuję odpoczynku. I czyli zdaję sobie sprawę z po prostu z moich potrzeb, nie? I potem to jest trochę mniej lub bardziej przyjemne. Wiemy, nawet dzisiaj nie usiadłam. Cudnie. No, ja bym bardzo bezczelnie zapytała, czyja to jest odpowiedzialność. No więc właśnie, więc ja tylko... Więc wchodzimy w ton, element równowagi między tak dbałością o siebie innych. I powiedzmy, że tam jest odpoczynek, powiedzmy już tak na szybko, że tam będzie potrzeba odpoczynku, równowagi. Bycia ważnym. Bycia ważnym, tak? A i sobie opowiadamy, że jak ktoś zostawił sztućce, to nie jesteśmy ważni, to też ciekawe filmy są. Tam będzie też o zaufaniu. O zaufaniu, że ja się liczę. O zaufaniu, że moje potrzeby są tak trzymane z tak samo pełną uwagą, jak potrzeby innych. O zaufaniu, że chcę być usłyszana, chcę być zobaczona. No i potem wchodzi, okej, a widzisz siebie? A słyszysz siebie? Także to jest trzeci krok. I czwarty krok akurat po rozumieniu, to jest według tych czterech obszarów, o których mówiłam wcześniej, będziemy patrzeć, że okej, jeżeli mam nazwane o te potrzeby, jakie chodzi, to jaką strategią, czyli potocznie mówiąc, jakie rozwiązanie najbardziej się przyczyni do tego, żebym ja te potrzeby zadbane miała. Nie, czyli jeżeli tam chodzi o potrzeby, powiedzmy, uwzględnienia, liczyć się, czyli być ważnym, odpoczynek, może łagodność też, może współpraca, może kooperacja, może uwzględnienie. No więc właśnie, więc właśnie tak jak pani mówi, tak jak pani mówi, ja to tylko dopowiem, że właśnie już po dojściu do tej granicy, to tutaj właśnie ustaliliśmy z moim mężem i stworzyliśmy takie zasady, tak to nazwę, zasady, które mają, które wszyscy z nas tam pisali, cała rodzina pisała, dała swoje propozycje, spisaliśmy to, odczytaliśmy, każdy się podpisał, choć w momencie jakiejś tam niezgody jedna córka wykreśliła swój podpis, co się równoważyło z tym, że nie będzie to uznawane za członka rodziny, w związku z tym wszystkie przywileje jej teraz nie obowiązują, sama podjęła taką decyzję, niech przemyśli, może chce wrócić jednak z tym podpisem, no wróciła z czasem, No mamy coś takiego, nie? Ma to w założeniu pomóc, bywa z tym różnie, ale jakoś tam pomaga jednak, jakoś tam pomaga, no bo to są takie zasady, które no właśnie tak jak tutaj panie powiedziałyście, mają pomóc, żeby ten dom, nasz wspólny dom razem jakoś tworzony, budowany, jakoś działał, dobrze działał, żeby było w nim miło, dobrze i żeby nikt tam z niego nie uciekał. Tak, a zamiast pewnie, żeby nikt z niego nie uciekał, to ja bym chciała powiedzieć, że mam takie marzenie, żeby dom albo domy były przystanią, do której wszyscy mają wracają. Ochotę dodatkować. Oczywiście, no, tak, tak. To bardzo ważne, co pani powiedziała. Tak, żeby chętnie do niego wracano. Pamiętajmy też, że dom to nie są tylko te nasze obowiązki. One są ważne, one tworzą tło, natomiast dom to jest relacja, to jest bycie ze sobą, prawdziwe bycie ze sobą. Rozmawianie, nie na zasadzie wymiana informacji, ale rozmowa taka
taka całościowa, czyli współodczuwanie z tą drugą osobą, dostrzeganie tego, co ona tam gdzieś pod spodem przekazuje. Mm-hmm. Kiedy rozmawiam z moim dzieckiem, to rozmawiam z moim dzieckiem, a nie równocześnie... Właśnie, albo nie mówię do niego, albo nie przepytuję go, a już w ogóle na przykład nie odpowiadam równocześnie na SMS-y, nie zerkam wiadomości. Mm-hmm. To jest w ogóle plaga naszego współczesnego świata. I to bym chciała też bardzo podkreślić. Pamiętajmy, że rodzina to jest... przeraziło mnie, co moja córka powiedziała w zeszłym roku po rozmowie z koleżanką w szkole. Wiesz, mamusiu, moja koleżanka mi powiedziała, bo coś rozmawiałyśmy o domu, rodzinie i ona powiedziała, wiesz, dom, dla mnie to takie miejsce, w którym mieszka kilka osób, mija się ze sobą i czasem ktoś zapyta, czy jest chleb. I to zrobiło tak dużo smutku w jej sercu, ale też jak mnie to opowiedziała, to normalnie już parę miesięcy to noszę i gdzieś tam czuję. Zostaje jako przykład. To zostaje jako przykład, tak. Nie żyjmy tak, że to jest tylko miejsce, które mamy posprzątać, zadbać, żeby był chleb i żeby wszystko było ogarnięte, tylko bądźmy ze sobą naprawdę. My często po całym dniu jesteśmy zmęczeni i te dzieci, mąż, w ogóle wszyscy, którzy coś jeszcze chcą, są kolejnym przeszkadzaczem. Zobaczmy wyjątkowość tego, że oni są obok nas, że my tworzymy relacje, że możemy się nawzajem karmić uwagą. Tym byciem, tym przejrzeniem się w oczach drugiej osoby, to karmi jedną i drugą stronę, jeżeli jest prawdziwe. Nie musimy robić wszystkiego naraz. Ja bym chciała, że wtedy to jest takie, bym chciała, żeby to takie miejsce, gdzie dla wszystkich, że to jest jakoś zintegrowane, że jesteśmy tutaj razem właśnie na świecie po to, żeby się przyczyniać z chęcią do tego, żebyśmy wszyscy realizowali marzenia i osiągali cele. A nie, że idziemy, jesteśmy tutaj po to, żeby spełniać oczekiwania. To już tak może na zakończenie naszej, myślę, że bardzo ciekawej i inspirującej dla naszych słuchaczy rozmowy, takie krótkie podsumowanie, takie resume, że świat, w którym żyjemy, jest zbudowany z tych naszych relacji i że jakość tych relacji, jakie my sami tworzymy, będzie sprawiał, czy będzie nam dobrze w tym świecie, czy też nam będzie gorzej. Że możemy zmienić ten model komunikacji, wiemy jak. Wystarczy właśnie być świadomym, być uważnym na siebie, swoje potrzeby, na ludzi obok i myślę, że jest to do zrobienia. Trzeba tylko chcieć. Tak, zaczynając od relacji ze sobą, poprzez relacje z innymi osobami. To może jeszcze tylko panie, dopowiedzcie proszę, gdzie można spotkać panie, jakie to są miejsca, jakie to warsztaty, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, gdzie, jeżeli mieliby potrzebę pogłębienia wiedzy, zapisania się właśnie na zajęcia, żeby wiedzieli, gdzie mają szukać. Jak wrzucam Agnieszka P., to znajdą nas obie. Za wygodę. jeżeli chodzi o mnie, to rzeczywiście Agnieszka Pawłowska, mindfulness, uważność, Poznań, to na pewno wyskoczę gdzieś. A generalnie moja strona to www.żyjuważniej.pl, ponieważ... Nie wierzę w to, że da się żyć 100% uważnie, ale odrobinę uważniej każdego dnia można. I tam rzeczywiście większość informacji Państwo znajdziecie. Mnie też pewnie wygooglujecie. Agnieszka Pietlicka. Większość zajęć prowadzę w Fundacji Miejsce Ludzi na Jeżycach. I moja strona to www.du. To jest od Dialogue Unlimited. Ma być dialog bez granic i minus T. To jest od team, czyli zespół dialogueunlimited.com, czyli jeszcze www.du-t.com. Bardzo Paniom dziękujemy. Dziękuję bardzo. Bliżej rodziny.